trener Karol Zawadka, Wielki Karwolin. Panie trenerze, opinia po meczu, jak pan to widział, ocena po prostu. No ocena no, dla nas na pewno celująca, bo w końcu zrealizowaliśmy nasze cele, zagraliśmy na zero z tyłu. Bardzo się cieszę z dyscypliny, którą dzisiaj nasi zawodnicy zaprezentowali na boisku. Sytuacje praktycznie, które mieliśmy, sfinalizowaliśmy tak jak potrzeba. No a najważniejszy mecz się wygrywa przez obronę. Wiadomo, zespół gospodarzy później gdzieś tworzy swoje sytuacje, ale dzisiaj nasze pole karne naprawdę było tak zajęte przez zawodników w białych koszulkach, że ta piłka no, nie mogła wpaść i nie chciała wpaść, bo jak się daje z siebie wszystko, to gdzieś ta piłka od naszej bramki była kierowana w przeciwną. I z tego się najbardziej cieszę, z założeń, jakie były i z realizacji zawodników, bo wiedzieliśmy, jak ciężki gatunkowo jest ten mecz. Pan jest takim dzisiaj 12 zawodnikiem był. Biegał pan w Rusini i grał razem ze swoim piłkarzem. No wiadomo, jak cała drużyna nasza jest w kadrze 26 zawodników i wszyscy równocześnie pracują na ten dzisiejsze punkty, a na pewno emocje też się udzielały, bo wiedzieliśmy, że to jest bardzo ważny mecz z trudnym przeciwnikiem na trudnym terenie. Tym bardziej cieszy zwycięstwo. Łukasz Wiśnik, trener SKS Oskar Przysucha. Panie trenerze, no dzisiaj coś zawiodła ten atak z przodu, bo druga połowa to praktycznie na połowie przeciwnika siedzieliście. Nie chciało wpaść. Zawiodła przede wszystkim pierwsza połowa, której nie uniknęliśmy kilku błędów w postaci chociażby dwóch szczelnych bramek przez rywala. Stały fragment gry, który wiedzieliśmy, że Wilga ma mocne, nauczaliśmy, a jednak straciliśmy bramkę. No i po dużym błędzie naszym indywidualnym, gdzie my powinniśmy finalizować, a z tego idzie kontra. Kilkadziesiąt metrów i zawodnik rywala potrafi przebiec i strzelić bramkę. W związku z tym to są tematy i że tak powiem, sprawy, które spowodowały, że ten mecz przegraliśmy. Źle zareagowaliśmy w pierwszej połowie, chociaż przed strzeleniem bramki mieliśmy swoje dwie sytuacje i to rzeczywiście było powiedziane, gdybyśmy być może strzeli tą bramkę pierwszą, otworzyli, to byłoby zupełnie inaczej. Jednakże jesteśmy bardzo źli na siebie za pierwszą połowę, nie powinno nam się przytrafić i myślę, że to miało duży wpływ na to, że przegraliśmy. A druga to rzeczywiście, no, zamknęliśmy tak naprawdę hokejowo rywala. No ale co z tego, jeżeli nic nie chciało wpaść, tak? Te sytuacje może nie były idealnie klarowne, ale były. Można było je sfinalizować w postaci bramki. No ale jak zaczarowana. Ta bramka nie chciała wpaść. Szkoda, bo myślę, że nawet gdybyśmy w końcówce strzeli bramkę kontaktową, to z wiarą byśmy dążyli do remisu. Bo uważam, że w przeciągu całego meczu nie byliśmy drużyną słabszą. Owszem, Wilga zasłużyła w postaci swojej ciężkiej pracy na to, żeby ten mecz wygrać, bo skoro strzela dwie bramki i później się ciężko haruje na to, żeby to utrzymać, no to szacunek dla nich i widocznie zasłużyli. Ale my w przeciągu całego meczu też pracowaliśmy, a przede wszystkim w drugiej połowie zasłużyliśmy na to, żeby chociażby dać sobie cień szansę jeszcze na remis w postaci jednej bramki.